Ludzie mówią, że na samochodach zawsze się traci. Absolutnie nie. I to jest bardzo trudny temat, bo jest, to jest dosyć śliski temat, szczególnie w ostatnich latach. Czy masz jakiś taki przykład, jakie auta z potencjałem właśnie są dzisiaj na historycznym dołku cenowym? No dobrze, to powiedz mi w takim razie, w jakie marki zatem warto inwestować? Co kupić, aby dzisiaj nie stracić? To są już takie pewniaki, tylko już coraz trudniej znaleźć ładny egzemplarz. No, G klasa to jest w ogóle Evenement. Tak, to zaraz możemy do niej przejść. Bardzo ciekawym uważam jest yy, C63 AMG Mercedes W204 o oznaczeniu M156, czyli właśnie tym wolnosącym, wielkiej pojemności silnikiem. Trochę, czy według Ciebie, właśnie każde auto, które jest zachowane w dobrym stanie, może być klasykiem? No, mówi Te samochody są w dołku. Można wspomnieć o polskiej motoryzacji, no bo też y, bardzo duży. Wzrost zyskały. Silnik, który ma wymieniany olej co 30 tysięcy kilometrów, no to umówmy się, no nie będzie raczej trwały, tak? Też mówimy o inwestycjach i ostatnio dużo osób pisze na forach i o handlu z w ogóle. I... Ten jeden szczęśliwiec, którego osobiście wylosuję z tego Bębna wygra G-klasę, która w budowie wyszła nas ponad 300 tysięcy złotych. Cześć, zapraszam Was 10-12 września na integrację biznesową Biznes Misja Event 2.0, gdzie będą topowi przedsiębiorcy. Ale co najważniejsze, spotykamy się w jednym z najpiękniejszych hoteli w Polsce. Co najważniejsze, nowe relacje biznesowe. Nieważne, czy jesteś, masz duży biznes, czy, czy prowadzisz kiosk ruchu. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się już 10-12 września tego roku. Cześć. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Posiadasz lub posiadałeś kredyt frankowy, hipoteczny w złotówkach lub kredyt gotówkowy? Skontaktuj się z nami, pomożemy ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość. Widzieliśmy się kilka lat temu. Robert Michalski, znany przede wszystkim z zawodowych handlarzy i też właściciel Stradale Classic. Co mam powiedzieć, przepiękne auta, które no chyba każdego faceta, jak tutaj przyjdzie. To zapiera dech w piersiach. E, oglądałem, więc bardzo się cieszę i w ogóle widać ten rozwój przez ostatnie lata, jak naprawdę wasza firma się rozwinęła i to co robicie, to naprawdę w, na rynku i klasyków, i nowych samochodów robi wrażenie. Także jeszcze raz bardzo miło. Mnie również witam serdecznie, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, właśnie w naszej nowej siedzibie. No tak jak powiedziałeś, rozwój, rozwój, cały czas rozwój. Wtedy byliśmy w trochę mniejszej siedzibie kilka lat temu. Teraz, teraz się przeprowadziliśmy, tutaj już jesteśmy drugi rok, zaraz się trzeci rok już zacznie, ten czas strasznie szybko leci. No Ja nie widziałem nawet żadnego salonu samochodowego, żeby robić takie wrażenie jak tu Twoje biuro, więc naprawdę zrobione z rozmachem. Żeby nie przeciągać, jak jesteśmy przy Twoim biznesie, chciałem Cię zapytać w ogóle właśnie o ten rynek klasyków w Polsce, czy widzisz, że on dalej wciąż rośnie, czy jak to jest dzisiaj? Rośnie, zdecydowanie rośnie, bo w ogóle ostatnie 2-3 lata też nam pokazały, że samochody stały się jeszcze lepszym źródłem inwestycji, kapitału niż, niż wcześniej i nawet yy, ludzie, którzy wcześniej nie myśleli o inwestowaniu w samochody, zgłaszają się do nas, eee, może nie do końca mając doświadczenie właśnie, ale gdzieś tam usłyszeli i zgłaszają się do nas, my doradzamy, jak to zrobić w co zainwestować i tak dalej. Więc to, ten rynek się bardzo rozwija w Polsce. I yy, yy, mnóstwo ludzi, no w związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie, wiadomo, te wszystkie tematy pandemiczne, później wojenne i tak dalej, yy, spowodowały, że jeśli ktoś miał jakieś oszczędności, no to nie chciał ich trzymać w przysłowiowej skarpecie. Yy, inflacja i, i tak dalej, to wszystko spowodowało, że bardzo się ożywił ruch na rynku właśnie między innymi też samochodów klasycznych. Mhm. I też no, ostatnio nawet ludzie yy, słuchałem tych wiadomości o bankach, że mogą upaść. też słyszałem, że dużo osób mówi, nie chce trzymać nawet w banku, to właśnie kupi sobie albo mieszkanie, albo samochód. Nie? Tak, tak, tak. No wiadomo, że nieruchomości to, to jedna sprawa, ale właśnie obserwujemy, że. W samochodach też jest duży ruch, szczególnie właśnie w takich samochodach inwestycyjnych. Mm -hmm. No dobra, to powiedz mi w takim razie, w jakie marki zatem warto inwestować? Co kupić, aby dzisiaj nie stracić? Trudne pytanie? Trudne ale... pytanie, tak. Dla mnie zawsze ono jest proste, bo ja ciągle powtarzam, że Porsche 911 to jest takim pewniakiem i, i faktycznie historia pokazuje, że to jest dobry kierunek. Jeśli kupimy auto w odpowiedniej wersji, w dobrym stanie, to prędzej czy później ono zawsze faktycznie tej wartości za, zaczyna nabierać. Yy, no w Polsce oczywiście bardzo popularny jest Mercedes-Benz. To jest taka marka numer jeden, jeśli chodzi o yy, takich powiedzmy początkujących inwestorów bądź ludzi, którzy chcą kupić sobie drugie, trzecie auto bardziej takie weekendowe dające frajdę z jazdy. A jednocześnie, jednocześnie chcą mieć pewność, że nie stracą na tym samochodzie, tylko w perspektywie nadchodzących lat yy, ten samochód utrzyma wartość, a nawet y, powinien ją zwiększyć. Więc Mercedes, starsze Mercedesy typu W124, W123 y, to są już takie pewniaki, tylko już coraz trudniej znaleźć ładny egzemplarz. Mhm, to też prawda. No właśnie, a jakbyś mógł powiedzieć, jakie auto według Ciebie w ostatnich latach zyskało najbardziej? Ja na przykład no, widzę za plecami też G-klasę i też y, za chwilę porozmawiam o fenomenie tego auta, ale czy jest jakieś takie według Ciebie, które... Najbardziej ostatnimi latami zyskało. No, G-klasa to jest w ogóle evenement, tak, to zaraz możemy do niej przejść, bo to dłuższy wywód. Mm -hmm. <laughs> Natomiast w ostatnim czasie znowu wrócę do tego 911, tej generacji 996. Bardzo szybko w historii motoryzacji, w historii 911, w bardzo krótkim okresie ta wartość wzrosła, bo to było najbardziej niedoceniane 911 i tak dalej, więc to jest dobry przykład. Jakieś 4-5 lat temu 996 4S, manual, taka fajna wersja poszukiwana, można było sprowadzić z Japonii już z opłatami w okolicach 120 tysięcy złotych na gotowo. Teraz minimum dwukrotnie więcej trzeba wydać, jak czasami jeszcze. No my już takie topowe egzemplarze z bardzo niskim przebiegiem w top stanie sprzedajemy w okolicach 300 tysięcy złotych obecnie. I to mówię teraz w czerwcu 2023, bo jak ktoś za dwa lata obejrzy ten wywiad, to prawdopodobnie będzie już 400 plus z tego co obserwuję. Drugim przykładem, bardzo ciekawym uważam, jest C63 AMG Mercedes W204. Nie taki bardzo stary samochód, ale samochód, który zamykał pewną erę Mówię o silnikach wolnosących, tych AMG, 6.3 AMG, prawdziwe, no bo najnowsze i, i te późniejsze generacje... W205 już nie miała, tak? C63? No nazywała się C63, natomiast miała już turbodoładowany silnik, 5,5 litra, no i później kolejna generacja miała już w ogóle 4-litrową V8, podwójnie doładowaną, ja nie mówię, że to jest zły silnik, bo to jest świetny silnik, ale nie ma już tego charakteru, tej dużej pojemności, tam było 6,2 litra, wolno sące. No w zależności od wersji, było tam w okolicach 500 koni, nie będę się tutaj już rozdrabniał na poszczególne wersje, bo nie, nie o to chodzi w tym wywiadzie. Natomiast yy, ten samochód bardzo szybko też zyskał na wartości i w ogóle wszystkie Mercedesy z tym silnikiem o oznaczeniu M156, czyli właśnie tym wolno w wielkiej pojemności silnikiem od AMG, yy, teraz... To jest gorący towar. Ludzie inwestują w te samochody, widzą co się dzieje, jakie są prognozy, szczególnie tutaj w Europie w nadchodzących latach, co się ma dziać z samochodami spalinowymi, więc chcą mieć jeszcze taką ostatnią, fajną właśnie wersję, na przykład C-klasy. C-klasa najszybciej urosła i też mogę podać twarde przykłady, bo my bardzo dużo tych właśnie C-klas C63 sprowadzaliśmy i cały czas sprowadzamy i na zamówienie i dla siebie i do dalszej odsprzedaży. No to taka wersja zwykła powiedzmy 100-120 tysięcy złotych jeszcze. 2-3 lata temu dało się kupić, mówię już z opłatami na gotowo z Japonii. I to Bardzo był w miarę świeże auto wypad. jeszcze 2 lata temu, jeszcze bardziej, nie? Trzymało. Tak, no bo to są roczniki takie 2008-2009, coś takiego, tak? Później była wersja po liftingu. No wiadomo, że też bardziej poszukiwane są wersje z, w tym, z pakietem Performance, bądź te Edition 507, no mnóstwo było tych wersji. Natomiast wszystkie miały bazowo ten wolnossący silnik. Teraz powyżej 200 tysięcy, mówię o ładnej, zwykłej wersji. Natomiast takie topowe wersje typu Edition 507 czy pakiet Performance z bardzo małym przebiegiem, tu nawet mamy. O, tutaj pode mną stoi jeden z takich egzemplarzy. No to u nas sprzedają się już powyżej 300 tysięcy złotych. Nawet takie topowe wersje limitowane. Już powyżej 400 tysięcy złotych, więc ten samochód w bardzo krótkim okresie zyskał na wartości. No i widać, że ten trend cały czas jest wznoszący, może już nie tak drastycznie, jak dwa lata temu, ale. Te samochody już tańsze na pewno nigdy nie będą. No są piękne, jak się patrzy, to powiem Ci, że yy, chyba taką można, bo one jest też takie fajne na daily samochód. Ktoś może sobie jeździć, nie? Nie jest to takie. Jest sportowy. świetna, bo jest stosunkowo wygodna, jest czterodrzwiowym sedanem, więc takie powiedzmy aspekty rodzinne spełnia, a jednocześnie jest bardzo brutalna, głośna, tak strzela z tego wydechu. No czuć, że mamy tu do czynienia właśnie z dużą pojemnością. Tutaj nic niczego nie udaje, nie ma głośników, które. Jakby wspomagają dźwięk silnika. to jest czysta, czysta motoryzacja jeszcze i to, to jest fantastyczne. A oprócz tego ten samochód w ogóle się nie prowadzi jak taki klasyczny tapczanowaty Mercedes. Jest taki bardzo zwarty, sztywny, krótkie przełożenie na przekładni. No jeszcze właśnie w tym pakiecie Performance mamy szperę na tylnym dywsze i... Same zalety, tak naprawdę. Ja jak już jak mówię o tym aucie, to się uśmiecham, bo jak sobie przypomnę, jak ono jeździ, to naprawdę wcale nie odstaje od BMW M3 i yy, zawsze się mówiło, że M3 takie bardziej sportowe, Mercedesy bardziej wygodne. Tu w tym przypadku wcale nie odbiega od M3. No tak, ten silnik, to prawda. No dobra, a powiedz mi że trochę... Czy według Ciebie właśnie każde auto, które jest zachowane w dobrym stanie, może być klasykiem? No, mówimy tutaj o topowych, ale no nie wiem, niech to będzie zwykłe BMW 539, na przykład 2.0 benzyna. Zwykłe jakieś auta, które jeżdżą, ale w bardzo dobrym stanie? Ja twierdzę, że każdy samochód, taki z przełomu lat, powiedzmy, 90. początku 2000, zachowany właśnie w dobrym stanie, Fajnie, jakby miał jak najniższy przebieg, bo to jednak też ma bardzo duży wpływ później na wartość. To jest murowany klasyk, bo to są takie fajne jeszcze lata motoryzacji. Teraz jest era tych tabletów, neonów, tego wszystkiego. Ja sam po sobie widzę i też po moich takich klientach, którzy na co dzień mają powiedzmy jakieś takie ultra nowoczesne auta. No i wracają właśnie do tych starych samochodów, do starej jest klasy z nowej, się ktoś przesiada. To jest częsty przypadek, gdzie mamy zwykłe analogowe zegary, nic nas nie rozprasza, tak czujemy, że jedziemy, więc myślę, że w nadchodzących latach, jak patrzymy bardziej długofalowo, to na pewno będą ludzie wracać. Oczywiście ci, co lubią motoryzację, ci, tak jak ty, czy ja, my z tego pokolenia powiedzmy, wychowani, jeszcze na tych ja twierdzę fajnych, dla mnie lata 80-90 to są najlepsze lata w historii motoryzacji. Te historyki, turbo, katalogi co roku były takie absolutnie. tak. Ta. To, to... Może pokolenie naszych dzieci, które będzie powiedzmy jeździło za 10 lat, tak, zrobią prawo jazdy plus minus, w ogóle nie będzie tego doceniało i będą na inne rzeczy patrzyły, tak, nasze dzieciaki, ale yy, widzę, że jednak cały czas jest to przekazywane i nawet. Młodsze pokolenie takich osób, które teraz zrobiły dopiero prawo jazdy, mam dobry przykład mojego brata, bo rok temu zrobił prawko, no i on lubi to co ja, no może dlatego, że tutaj miał jakiś przykład z góry, tak, ale nie jarają go w ogóle nowoczesne auta i te wszystkie tablety i tak dalej. No to ja znowu też mam scena jak mamy tego Fiata no to jak on przyjedziemy, to co chwilę sam się pyta, czy możemy się przejechać. Widzę po nim, że ma naprawdę fun. Już nie mówiąc, że tam jest nawet ręczne stanie na taką linkę, co to też jest... jest... No, chcę dzieci też nauczyć i widzę, że naprawdę te młode pokolenie ciągnie, bo to jest coś takiego niespotykanego. Nie? Tak, to jest tak. Fajne. to jest właśnie dla nich y... egzotyk, egzotyk i, i fajnie, że właśnie jest. mamy możliwość przekazywania tego, no, żeby to właśnie nie wyginęło. No dobra, a powiedz mi, bo powiedzieliśmy o tych autach, co najszybciej urosły, ale czy masz jakieś takie Przykład, jakie auta z potencjałem właśnie są dzisiaj na historycznym doku cenowym według Ciebie co dzisiaj mogło się być takim. No to jest też dobre pytanie, tak? To, to, to nie jest porada inwestycyjna, zastrzegam, tak? Bo to żebym wiedział właśnie, że na przykład, nie wiem, 8 lat temu wszystkie wolnosące 911 tak wystrzelą, to wiadomo, to, byś wykupił. To, to, to To łatwo mówić. No, nie da się tego wszystkiego przewidzieć, ale są pewne sygnały, które mówią, że to, to też obserwujemy. Na przykład Maserati Quattroporte to z roczników tak około od 2005 roku. Tam był wolnossący też silnik 4.2 w tych przedliftingowych, mówię, wersjach. Taki, no, powiedzmy, że silnik od Ferrari, bardzo upraszczając. Te samochody są w dołku, były w dołku, bo już się odbiły od dna, ale dalej można w okolicach 100 tysięcy złotych, powiedzmy, fajny egzemplarz kupić. Mamy bardzo Dużą luksusową limuzynę, która jeździ i brzmi jak Ferrari, a przewiezie cztery osoby, no i wygląda też zjawiskowo. Uważam, no bo Pininfarina, zupełnie inne no kształty niż niemiecka. Herb. Tak, niż niemiecka motoryzacja. Wiadomo, że nie każdy lubi włosczyznę, że ona jest kapryśna i tak dalej, ale niesie bardzo dużo emocji ja kocham włoskie auta, i uważam, że. Mm, no, to też widać już po cenach rynkowych, też w Europie i tak dalej. Ten samochód na pewno będzie sporo droższy w nadchodzących latach. Drugim przykładem są, wrócę do Mercedesów, bo jednak one są najbardziej popularne u nas na rynku. Także na pewno seria W210, czyli pierwszy okularnik, tak zwany E-Klasa, od 1996 roku produkowany znienawidzony w Polsce, bo one wszystkie rdzewiały, duże przebiegi Taksówka po taksówkach w Niemiec, tak. i tak dalej. Dlatego tym bardziej są doceniane te egzemplarze, które zachowały się w ładnym stanie. A na przykład my kupujemy w Japonii, też już niezbyt często, bo coraz trudniej znaleźć, tam one się dobrze zachowały, nie mają problemów z korozją, bo całe życie wiadomo bez deszczu, bez soli i tak dalej. No, i te wersje, oczywiście topowe, E50, E55 AMG, bardzo też idą w górę. Ja pamiętam, że jakieś 6 lat temu E55 AMG sprzedawałem już tutaj u nas z moją powiedzmy marżą w okolicach 60 tysięcy złotych. Piękny egzemplarz. Teraz. 140-150 tysięcy, żeby w ogóle coś znaleźć, kupić, to, to już jest sukces, tak? Mm. Więc i cały czas też idą w górę. Takie mało doceniane mm. właśnie były te samochody, więc to też, jest, to też jest dobry kierunek. No i tak jak też nawiążę do tego, co mówiliśmy kilka zdań temu, każdy samochód z lat 90. z niskim przebiegiem, dobrze zachowany, niekoniecznie w topowej wersji silnikowej. To też jest dobry materiał na takiego klasyka, który na pewno już nie stanie. No ja widzę nawet u siebie po tym Fiacie u nas do którego się śmiali, nie wiem, za 1000 zł na złomie, a w takie uno turbo na internecie to pewnie nawet, wiesz, po 20 parę tysięcy euro kosztuje w dobrym. Zgadza stanie, się. I teraz tak. się tak wiesz, ludzie mogli śmiać, a tutaj masz małą perełkę. Oczywiście, że tak, no i bardzo duży unikat, tak? To bardzo mało ich się spotyka, tak? No bo też już właśnie wyginęły. No i też można wspomnieć o polskiej motoryzacji, no bo też bardzo duży. Wzrost zyskały maluchy, duże fiaty, syreny i tak dalej. Dużo ludzi teraz, też właśnie z naszego powiedzmy pokolenia, takich wychowywanych w latach 80. -tych, 90., -tych, teraz wraca tak? Nostalgicznie, że a tata wujek miał malucha. To ja teraz sobie na któreś tam urodziny 40 na przykład też kupię malucha, albo kupię ojcu malucha takiego samego, jak kiedyś tam jeździliśmy na wakacje. Nie da się kupić fajnego malucha poniżej 10 tysięcy teraz złotych, tak? Ja widziałem po 40 nawet. Takie oczywiście, rarytasy. że są takie rarytasy Sofie. fabrycznie nowe i tak dalej. No Fabrycznie nowe to już, to już nawet to po 100 tysięcy tak, się tak, widuje. Tak, ale... ale jakieś te wersje personal to jakiś tak, tam. Tak, ale taki powiedzmy, przyzwoity maluch. Yy, nawet no to elegant po... to ponad dychę. Tak, za ładnego eleganta ponad dychę i tak okazuje się, że nie jest ładny. No bo oczywiście też. Ludzie chcą zrobić biznes. Gdzieś tam znajdą w garażu po jakimś dziadku samochód, który faktycznie może jest w oryginale, ale. no Często blacharka no, ma wiele niestety, do życzenia, to nie było tak? auto premium, nie? to wiemy. Tak, I, i czasami są wystawiane te auta w chorych cenach. Do nas też mnóstwo ludzi się zgłasza, że o, ja mam takiego malucha po dziadku i chcę go sprzedać za 20 tysięcy. A auto jest warte może z 5, tak realnie, tak więc yy, ale to też widać po tym, że 5-6 lat temu można było naprawdę za 5-6 tysięcy złotych przyzwoitego fiata 126p kupić. Teraz bez szans. Bez szans. Mhm. No dobra, zmieniając temat, o chodzi, jeśli chodzi o nowe auta, to powiedz mi. Jak to jest w ogóle możliwe, że nowe auta potrafią nawet nie mieć 100 tysięcy kilometrów i na przykład zaciera się silnik? I czy to jest w ogóle no celowe działanie? Jak ta motoryzacja ma się zachować? Jak wiesz, te stare, tak jak mówimy, te taksówki, milion i one jeździły. Nie? Ktoś mówił, że misę urwał, dojechał, założył, jeździł. A dzisiaj nowe auta i to klasy premium. Nie zrobisz nawet czasami 100 tysięcy silnik pada. No, czasami zrobisz 5 tysięcy i jest problem, tak? No właśnie, nie. No, czy tak... to jest celowe w ogóle takie Ciężko działanie? Ciężko powiedzieć, czy to jest jakiś spisek i celowe. Wiadomo, że dużo jest teorii na ten temat. Yy, wydaje mi się, że po prostu to są czysto takie księgowe zabiegi, tak? Jeśli coś można częściej serwisować, bądź naprawiać, no to się to opłaca, tak? Auto się sprzedaje raz, a później się jeszcze zarabia na serwisowaniu. Drug, drugi aspekt jest taki, że mamy te technologie long life i tak dalej, które też moim zdaniem nie są zbyt zdrowe. No bo silnik, który ma wymieniany olej co 30 tysięcy kilometrów, no to umówmy się, no nie będzie raczej trwały. tak? Yy, druga sprawa jest taka, też mało ludzi zwraca na to uwagę. Porównajmy Mercedesa z lat 90., który robił ten przysłowiowy milion kilometrów bez remontu. Nie był yy, bardzo wysiloną jednostką, bo z 3 litrów, przeważnie z 6 cylindrów dieslu, miał tam 110-120 koni, powiedzmy tak. Dzisiaj z 3 litrów Mercedesowski diesel może mieć tam i 400 koni, na przykład, tak? więc te jednostki są dużo bardziej zaawansowane, wysilone, co też wiadomo, że inne materiały i tak dalej, no ale to też wpływa. Na trwałość nie ma się co oszukiwać, więc tutaj mamy bardzo wysilone jednostki. Fajnie, że mamy nowoczesne technologie, które pozwalają wykrzesać i 200 koni z litra, no ale to. To znowu czysta fizyka, tak? Ale jak tak cię słucham, to, to producenci powinni iść po rozumie, na przykład zrobić jeden model taki, właśnie, żeby był 3 niech będzie 110 koni, nie? I wiesz, i, w, i wiesz, że on się nie psuje, nie? Ciekawe, jaka byłaby statystyka, bo ja bym, wiesz, dzisiaj przy radarach, przy prędkościach bym wiedział, że się nie psuje? No właśnie, tak, może no, to jest jakiś pomysł. Jakiś tak? pomysł, no bo środek <noise> byś miał wszystko nowoczesne, nie? A tak, jednak jedziesz tak. trwałą jednostką, no ciekawe. No dobra, a właśnie śledził już padł silnik. I dzisiaj remont silnika się śmieją nawet ludzie, potrafi kosztować więcej niż remont mieszkania. Nie? I czy to tak jest, że rzeczywiście dzisiaj no nie opłaca się już w ogóle no, remontować takich samochodów, jak Ci padnie w nowym aucie silnik? To jest duży problem, bo wiadomo, że w nowym aucie, póki masz gwarancję, no to jest fajnie przez te pierwsze dwa czy tam trzy lata, czy są te przedłużone pakiety jeszcze gwarancyjne. Ale chyba naj, największym ryzykiem to jest kupno takiego prawy nowego auta, w którym się skończyła gwarancja, tak? Więc wtedy, wtedy się robią problemy i faktycznie, no ale co zrobić z takim autem? Powiedzmy, że taki samochód jest warty, załóżmy, nie wiem, 150 tysięcy złotych jeszcze rynkowo, remont silnika kosztuje 50 tysięcy, tak? I, I co zrobić? No dobra, to nie robię remontu, to co zrobię z tym autem? Sprzedam za 50 komuś? No to jest taki problem i dylemat, tak? Więc tu też sporo jest firm, które... Oferują wymiany całych silników i, i z tego co widzę, też sobie bardzo dobrze radzą. Są takie jednostki, które no, uchodzą za szczególnie awaryjne w różnych markach. Wiem, że byłem chyba trzylitrowy diesel, nie? Dwuturbinowy teraz. Tak? No tak, a jakie tak, jeszcze tak, może znasz słyszę. jakieś takie? Ja za bardzo nie siedzę w okay. tych nowych autach, więc ciężko mi powiedzieć, ale też słyszałem, że któreś tam właśnie z silników Audi i tak dalej. I Mercedesów to tak naprawdę teraz nie ma rozróżnienia, która marka jest najbardziej niezawodna. Wszystkie się psują bardzo podobnie, ale są szczególnie jakieś tam jednostki narażone na, na te problemy. No i są firmy, które jakby oferują kompleksową wymianę silnika, tak, z dnia na dzień powiedzmy, tak, oczywiście za odpowiednią kwotę. No niestety tak mówię. No, ale to jest smutne, bo jakie czasy, że dawniej idzie rozwój, a my martwimy się, czy silnik nawet nie padnie. Kto dawniej myślał o jakimś remoncie silnika, no, wiesz, się nie spotykało. No tak, no robiło się remonty w silniku Malucha, tak. No ale to też były inne koszty, tak, nawet Porównując te koszty remontu do ówczesnych zarobków i tak dalej, no to nie, był, nie była taka przepaść tak, jak teraz. Tak, tak, ta robocizna rzeczywiście. A jeszcze jeśli jesteśmy przy nowych autach, bo też mówimy o inwestycjach, i ostatnio dużo osób pisze na forach i w, o handlu slotami w ogóle. I czy to jest w ogóle. Co sądzisz o tym, czy to jest dozwolone? Bo jedni właśnie mówią, że nie możesz kupić i sprzedać slota, bo cię zbanują, inni na forum piszą, że właśnie mają nowe auta, albo na przykład zamawiasz auto i nowe które jest od ręki jest dużo droższe i czy w ogóle no, to jest też taki rynek, taka spekulacja, flipy na samochodach? Co? To jest bardzo duży rynek i to jest bardzo trudny temat, bo jest, to jest dosyć śliski temat, szczególnie w ostatnich latach gdzie była bardzo duża yy, nie leczy, dostępność, nie? dostępność, była bardzo ograniczona, popyt był bardzo duży na te nowe samochody, ludzie chcieli właśnie inwestować, kupować po milion, po dwa miliony złotych za auto, nie było tych samochodów, no bo był problem z produkcją, yy, te okresy się wydłużały, na nowe Porsche 911 GT3 czekało się półtora, dwa lata od momentu yy, zamówienia, yy, no i później właśnie odbywał się handel tymi miejscami w kolejce i tak dalej. Nie jest to do końca dozwolone, importer jakby nie zezwala na to. E, powstało mnóstwo takich dodatkowych zapisów klauzuli od y, różnych importerów, dealerów, że właśnie... Nie można takiego auto od razu sprzedać. Trzeba jeździć nim na przykład minimum pół roku yy, bądź do jakiegoś przebiegu i tak dalej, i tak dalej, więc to, to jest trudny rynek. A co wtedy, jak na przykład sprzedasz masz karę, czy po prostu nie kupisz następnego? No, bo yy, już kupiłem ze swoje pieniądze, no to. No tak, no wiadomo, że to jest temat już od, odbijający się o prawników z jednej i z drugiej strony, bo teoretycznie nie można zakazać, tak? No Powiedzmy, że ja kupuję auto za gotówkę za milion złotych, no i odpukać, nie wiem, ktoś w rodzinie poważnie zachorował i potrzebuje szybko tych pieniędzy. Albo nie chce, no nie, 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 nie podoba mało. mi się ten samochód. No ale to też y, sprzedawcy się y, tutaj zabezpieczyli pod tym kątem, że nie można było kupić za gotówkę samochodu, tylko w finansowaniu, tylko w leasingu. Wiadomo, że dla nich to było korzystne, bo jeszcze dodatkowo zarabiają na tym finansowaniu. No i też było y, jakimś zabezpieczeniem, że od razu nie sprzedamy tego samochodu z zyskiem, tak? No bo wiadomo, że taki samochód załóżmy na G-klasach też był bardzo dobry przypadek, tak, G63 AMG nowe, bardzo trudno dostępne od ręki, załóżmy, że konfiguracja była na milion złotych, można było za milion dwieście bez problemu, jeśli się miało tu i teraz taki samochód sprzedać, tak, więc my też na tym rynku troszkę działamy, tylko no, działamy zgodnie z tymi procedurami, że faktycznie jeśli zamawiamy nowe auto, to trzymamy je przez ten okres, którego wymaga importer i, i faktycznie no, wtedy możemy z nim zrobić co chcemy, i parę aut w kolejce gdzieś tam się produkuje, ale to też są czasami nie, nie, niebywałe sytuacje, co się dzieje na rynku nowych aut, tak? Jeden z klientów czeka też na nowe Porsche GT3RS gdzie od kilku miesięcy już jest problem, bo brakuje jakichś komponentów i auto nie może zjechać z taśmy na przykład. Tak, no to jest więc... w ogóle dzisiaj, no że masz pieniądze, jaki paradoks, nie, tak. I nie mogę Ci do samochodu. Ja też przed wywiadem właśnie w Porsche się dowiadywałem z ciekawości, no to na Porsche 911 miałem że nawet już ponad dwa lata czekasz nowa, nie? Tak. Kurczę. Tak, tak, no to jest problem. Faktycznie to to też jest jakiś sposób na biznes, jeśli ktoś dodatkowo to jakoś traktuje powiedzmy, Kupi sobie nowe auto. Wiadomo, że no, im droższe, tym jeszcze fajniej to działa. Tak? Więc no, wymaga dużej inwestycji. Ale kupujemy samochód za milion, jeździmy, cieszymy się i za rok na przykład sprzedajemy go w cenie wyższej niż katalogowa, niż my zapłaciliśmy. A dodatkowo jeszcze auto z przebiegiem i tak dalej. Więc yy, to też jest jakiś sposób. Sporo naszych klientów też tak działa. Po prostu mrożą pewną sporą kwotę na jakiś czas. Mają radochę z tego wszystkiego, jeżdżą, co roku wymieniają auto na nowe, jakby cały czas jeszcze na nie tym ma zyskują, tak? biznesa, Nie ma lepszego biznesu, bo zawsze sumie... się mówi, że kupujesz auto, że z salonu, tracisz 30%. To nie? jest nieprawda. No, to tak. jest nieprawda nie? Ludzie mówią, że na samochodach zawsze się traci. Absolutnie nie, to jest yy, nieprawda. Ja twierdzę, że na samochodach można bardzo dobrze zarabiać nowych. Tylko trzeba wiedzieć, jakie i kiedy kupować. No dobra, a zmieniając temat, Japonia. I czy auta z Japonii to nadal też dobry biznes? I czy warto nadal stamtąd sprowadzać na przykład dla siebie perełkę? No bo tak jak mówisz, czy tych aut, no skąd nadal tam jest tak dużo tych aut, czy to się już trochę przerzedziło ten rynek? To jest do, ca, cały czas dobry kierunek, jeśli szukamy dobrej jakości niskiego przebiegu, ale tak jak mówisz, już jest coraz trudniej znaleźć tę jakość, bo bardzo dużo tych aut już przypłynęło, nie tylko do Europy. No, i te samochody z lat 90., które ja tak uwielbiam, no to już jest bardzo trudno znaleźć tam w dobrym stanie. I cały czas, jakby no, tutaj, idzie do przodu motoryzacja, i tam też już na coraz nowsze auta trzeba się zasadzać, że tak powiem, jeśli chce się trzymać tę jakość. Bo te starsze auta, jeśli się już pojawią, to są też bardzo drogie. No ale to wszystko zależy, czego oczekujemy. Tak? My mamy akurat takiego klienta, który. Szuka tej jakości niskiego przebiegu, jest w stanie za to więcej zapłacić, więc cały czas importujemy te samochody. Natomiast jeśli ktoś szuka okazji cenowej, bądź żeby coś gdzieś taniej kupić niż w Europie, to absolutnie Japonia nie jest dobrym kierunkiem, chyba że idziemy na kompromis jakościowy, bo w Japonii też są kiepskie samochody to nie jest tak, że w Japonii wszystkie auta to są takie perełki i tak dalej. No to trzeba umieć wyszukać tę perełkę i też odpowiednio za nią zapłacić. Mnóstwo mitów na ten temat narosło, ale to też widać po firmach, które też powstały i zajmują się importem aut z Japonii. Dużo firm, które importowały wcześniej powypadkowe auta ze Stanów jako taki dodatkowy biznes. A dobra, to jeszcze zajmiemy się Japonią. Sprowadzają te samochody z Japonii na zamówienie poprzez te systemy aukcyjne, bazując tylko na tych kartach aukcyjnych. To faktycznie wydaje się tanie, proste, tylko że jakość jest marna, tak naprawdę. I przeciętny samochód, większy przebieg, ale też jakiś zaniedbany mechanicznie, bądź powypadkowy. No, czyli trzeba jeszcze zainwestować sporo. Trzeba, tak, tak. Więc to wtedy faktycznie może wtedy kupimy taniej samochód, ale to tak jak mówię, zależy, kto jakie ma oczekiwania. Tak? My się skupiamy na jakości i coraz trudniej faktycznie tę jakość tam znaleźć, no i coraz więcej trzeba za nią zapłacić. Ale to widać. Yy, wszędzie na świecie, że te samochody używane bardzo też podobają. ja widzę u ciebie i też słyszałem, że Ty też staracie się przyprowadzać do takiej jakości zero, że kupujesz auto i nie masz później jakiejś tam miny, że ci się rozleci. Nie? Tak, tak. No, te samochody, które mamy do dalszej sprzedaży, zawsze przygotowujemy tak w 100%. Tak? Wiadomo, że to są stare, uży używane auta. Ja tak zawsze mówię, nie da się prześwietlić wszystkiego, ale na tyle to możemy sprawdzić. Ale ten samochód, nie ma i przygotować. I Tak, tak. To zawsze to auto jest w 100% gotowe do dawania radochy. Dobra, to powiedz jeszcze co można zrobić, żeby wygrać Twoją G-klasę. No zbudowaliśmy taką G-klasę dla, dla naszych widzów. Jest konkurs, e, jest akcja, w której można stać się właścicielem takiej G-klasy za tak naprawdę 29 zł. Bo trzeba kupić e-booka. E, są w kilku wersjach do tego e-booka. Przy kupnie e Booka zgarniamy taki los, który bierze udział właśnie w loteli. No i faktycznie już w środę, teraz najbliższą, wieczorem będziemy tutaj nadawać na żywo z naszej siedziby. Będzie live. Akcja teraz trwa już trzeci tydzień. Można kupować te e Booki, zgarniać jak największą liczbę losów. No i ten jeden szczęśliwiec, którego osobiście wylosuję z tego bębna, wygra klase, która w budowie wyszła nas ponad 300 tysięcy złotych. Fajna wersja. Która oczywiście jest czarna, bardzo dobrze brzmi, ma mega głośny wydech, no i ma dużo takich fajnych bajerów, ma takie gwiezdne niebo jak w Rolls-Royce i dużo ciekawych dodatków. więc No to chciałbym, ja los zakupiłem, także. Czekamy. No tak, jak zakupiłem, się dobrze. Buka, to tak. <laughs> bardzo Ci dziękuję, wszystkiego ja dobrego. Bardzo dziękuję, wszystkiego Dzięki. dobrego.